Cześć Wam, wracam. Słuchajcie, długo mnie nie było na tym kanale, ponieważ miałem dużo pracy z Inhusem, czyli z platformą, z marketplacem, gdzie będziemy sprzedawać pośredniczy w sprzedaży domów, bo chcielibyśmy stworzyć trend, który pozwoli nam kupować, Wam kupować domy online'owo, w internecie. Dziwne, ale chcemy tego dokonać. Cześć Wam, z tej strony Kamil, to jest kanał B24Life. Ja właśnie wracam, byłem zawieźć córkę do szkoły. Mam tydzień wolnego w firmie Evol, którą prowadzę razem z moim wspólnikiem, więc on teraz pracuje, a ja mam wolne, aby się skupić przez tydzień czasu nad Inhusem. Więc dzisiaj wracam do domu i będę starał się ogarnąć kilka tematów, co zaraz zresztą zobaczycie. Oprócz tego miałem też dużo pracy w Evolu i miałem też innych dużo takich tematów pobocznych, związanych z dotacjami, z zakupem działki pod rekreację i tym podobnych i tak dalej. Więc nie będę Was zanudzał, przejdę teraz do konkretów. Dzisiejszy dzień jest środa. Wartą uwagi rzeczą jest to, że w projektach, które prowadzę, jest to, że mam wspólników, słuchajcie, dzięki którym mogę prowadzić je równocześnie. Alek z YouTube'a kiedyś powiedział, pozdrawiam się Alek, że zadał mi pytanie, czemu tak dużo projektów prowadzę i czy to nie jest złe? Nie wiem, wiesz co? Kiedyś prowadziłem jedną firmę przez rok, półtora, potem ją zamykałem, otwierałem kolejną. Tych firm otworzyłem de facto 10, łącznie z tym Inhusem i stwierdzam jednoznacznie, że lepiej jest otwierać firmy z innymi ludźmi, bo raz, że mamy większą wiedzę, większe możliwości, większe kontakty, szersze horyzonty itp. itd. A jak prowadzę jedną firmę, to myślę sobie, że większość z Was i myślę ja też, jakbym się skupił na jednej firmie, to bym ją rozwinął lepiej niż jakbym się zajmował 3 albo 4 naraz. Ale ja jestem nauczony swoją taką praktyką tego, żeby robić kilka rzeczy naraz, ale robić to z innymi ludźmi, bo to jest dla mnie wartością samą w sobie. Wracam, słuchajcie, więc ten Inhus i ta platforma, którą będziemy tworzyć, która już powstała, ta spółka, gdzie mam wspólników fajnych, gdzie zaprosiłem do współpracy fajnych ludzi, naprawdę. Mamy architekta, mamy inżyniera, mamy gościa od Venture Capital, Business Angel, mamy dział IT, czyli firma, która jako udziałowiec będzie nam tworzyła tą platformę. Zobaczcie, udało mi się stworzyć, zaprosić i to jest śmieszne, czy może nie śmieszne, to jest też cenne. Udało mi się zaprosić ludzi do współpracy, których naocznie nie widziałem, słuchajcie, ja ich poznałem wszystkich w sieci. I dla Was teraz taki mały case, nie? Można tworzyć firmy z ludźmi, z którymi poznajesz w sieci. Mi się to utworzyło zrobić. Mało tego, słuchajcie, bo oprócz tego Inhusa, gdzie już pracujemy nad nim od 6 stycznia 2020 roku, bo wcześniej przez 4 miesiące myśleliśmy, że to będzie inny model biznesowy, teraz wiemy, czym to będzie, zaraz Wam pokażę. To też znalazłem kolejnych ludzi w sieci, z którymi będę tworzył kolejne projekty. I ta pandemia, która wymusiła na nas działanie w internecie, widzę teraz to po sobie, że przekłada się na to, że jednak można robić fajne projekty z ludźmi przez internet. I o tym będzie ciąg dalszy tego vloga, na którego Was zapraszam. Słuchajcie, jest środa dzisiaj, mam tydzień wolnego w Evolu. Mój wspólnik, który pracuje w tej chwili w Evolu, bierze sobie wolne po majówce, a ja wtedy będę pracował, a teraz wziąłem sobie wolne w Evolu, aby skupić się na Inhusie. Będę się starał. Muszę wykonać 5 telefonów, sobie postanowiłem, do producentów domów i 5 telefonów do Was też również, bo Wy prowadzicie Self Storage. Dlaczego do Was? Ponieważ chciałbym się dowiedzieć, co według Was jest istotne, bo jest kolejny, słuchajcie, projekt wynajmomagazyn.pl, który będzie pozwalał Wam, właścicielom biznesów Self Storage, na wrzucanie tam swojej oferty i żeby w jednym miejscu klient z Polski, Wiśniewski, Kowalski, mógł znaleźć na tej platformie wynajmomagazyn.pl magazyn w każdym mieście albo w każdej części Polski. To chciałbym zrobić, to będzie wymagało czasu, ale słuchajcie, tutaj już poznałem wspólnika, który powiedział do mnie, że jest w stanie to zrobić w ciągu 30 dni. 30 dni miejsce, gdzie będziecie mogli wrzucać swoje magazyny i je wynajmować. To jest świetne, słuchajcie. Więc mamy tak, Inhus, mamy wynajem.pl, tutaj w międzyczasie Kupik Office, mój magazyn, a w ogóle chciałem sprzedać, słuchajcie, swój biznes Self Storage. Dwie firmy się zainteresowały, jedna lokalna, druga tam z Polski, ale po rozmowach jedna i druga się wycofała i to z drugiej strony to nie jest moja wina albo wina tego, że to nie jest rentowne, tylko problem jest w tym, że to jest działka dzierżawiona, na której prowadzę ten biznes,
a oni chcieliby mieć działkę dzierżawioną na okres minimum 5 lat, aby sobie zapewnić rozwój tego biznesu. Więc ja tego nie mam, ale pozwoliło mi to przemyśleć pewien temat. Będę chciał teraz kupić działkę, najprawdopodobniej w przetargu z Urzędu Miasta, jakąś małą działkę, gdzie zamiast płacić dzierżawę, będę spłacał kredyt na tą działkę, którą chcę kupić. I na tej działce już swoje będę przeniosę te wszystkie magazyny i tam będę to robił. Więc zalecam Wam nie płacić dzierżawy, tylko od razu kupować działkę, jeśli macie dobrą działkę, jeśli znajdziecie dobrą działkę i w dobrej cenie. Trochę się narobiło, wracam do meritum tego dzisiejszego vloga. W dzisiejszym odcinku będę mówić, dzwonił do klientów Sestory, do domów, pokażę Wam, jak wygląda Inhus. Będę starał się napisać też wniosek do Startup Heroes, czyli do inkubatora, gdzie będziemy jako Inhus mogli otrzymać wsparcie merytoryczne, mentoringowe, prawne itp. itd. A jak przejdziemy przez ten proces inkubacji jako Inhus, będziemy mogli starać się dostać granty finansowe w wysokości do 1 000 000 zł, gdzie wkład własny nasz będzie wynosił 20%, aby stworzyć taki potężny moloch inhusplatforma.com. W tej chwili pracujemy nad wersją beta, czyli nad wersją okrojoną, taką minimalną, gdzie chcemy go wypuścić na rynek, aby sprawdzić, czy to chwyci. Mamy świetne pomysły. W czwartek już załatwiłem nam dwa spotkania. Pierwsze związane z gościem, dzięki któremu na telefonie będziesz mógł sobie wyobrazić, pokazując, nakierowując telefon na działkę, jak będzie wyglądał Twój dom na tej działce. Świetna apka. Zobaczymy, czy uda nam się nawiązać z nimi współpracę, bo to by wniosło wartość do naszej platformy Inhus. Poza tym o 15 godziny później mamy spotkanie z pierwszym inwestorem, któremu chcemy zaproponować. To jest mój znajomy w sumie, który ma fajne pieniądze, dużo pieniędzy i on lubi inwestować w różne projekty, głównie nieruchomości. Ale że Inkus jest związany trochę z nieruchomościami, bo my będziemy pośredniczyć w sprzedaży domów, to chciałbym od niego otrzymać taki feedback, czy nasz model biznesowy, nasz biznesplan przygotowany, nad którym jeszcze będę pracował, żeby go ładnie spiąć, jest dla niego interesujący. Jeśli on, mój kolega, powie mi, że jest interesujący, będę wtedy się kierował do innych ludzi związanych właśnie z Venture Capital, Business Angel, czy tam jeszcze do innych podmiotów, które mogą nam udzielić finansowania. Mamy też Łukasza w naszej spółce, który być może wstąpi jako udziałowiec. Mamy już umówione warunki, za jaki udział on dostanie, jeśli coś wniesie wartościowego. W tej chwili z nami pracuje Łukasz, jeśli to oglądasz, to Cię pozdrawiam. Łukasz zrobił kilkadziesiąt chyba apek, startupów, innych projektów, ale też z innymi ludźmi. Zainteresował się Inhusem, a że znamy się też z sieci, zapytał się, czy może wstąpić. Ja zapytałem się moich wspólników, wyrazili zgodę. Jest z nami w tej chwili, być może załatwi nam finansowanie. Tylko musimy mieć wszystko w Excelku, kwoty, przychody, koszty, model, na czym, kiedy, w jakim czasie. To wszystko wymaga pracy, słuchajcie. I teraz, ostatnio oglądałem takiego vloga, czy można robić startup na pół etatu? Doszli do wniosku ci mówcy na tym vlogu, że można. Ja też sądzę, że można. W tej chwili ja tak prowadzę. Oprócz swoich projektów robimy tego Inhusa wspólnie z innymi wspólnikami, których serdecznie pozdrawiam. Są zajebiści, wartościowi, wnoszą dużo fajnych rzeczy. Nawzajem się wszyscy uzupełniamy, zazębiamy się, jak rozumiecie, jak szwajcarski zegarek, wiecie, o co chodzi. Więc to jest fajne. Dużo gadam, ale jest to wartość, którą chciałem Wam przekazać, abyście też mogli, a bardzo Was w ogóle proszę, abyście się do tego odnieśli. Czy się mylę, czy macie jakieś swoje zdanie, czy macie jakieś swoje praktyki, ale jak pamiętam, Ty kiedyś powiedziałeś, nie wiem, czy to mówiłem, ale powtórzę, że czy można prowadzić biznesy, kilka biznesów, czy to nie jest złe. Kiedyś prowadziłem firmę przez rok czasu, przez półtora. Po roku czasu, jak zobaczyłem, że to nie jest to, co mi pasuje, nie zarabiam na tym tyle pieniędzy, zamykałem po roku i otwieram kolejną. Jak wiecie, mam lat 38, zbliżam się do 40. Obiecałem sobie, że do 40 chciałbym mieć zapewnioną taką płynność, dobrobyt w moim domu, bo mam dwie córki, mam rodzinę, więc analizuję. Co jeszcze zrobiłem, słuchajcie, aby nie zaszkodzić swojej rodzinie? Jak Wam mówiłem w poprzednich vlogach, zrobiłem rozdzielność majątkową i podział majątku. Te mieszkanie, w którym teraz siedzę, nie jest moje, jest przepisane na moją żonę, bo jakby mi się pośliznęła noga w jakimś projekcie i miałbym poważne problemy finansowe, skarbowe i tak dalej, to skarbówka może mnie pocałować gdzieś, gdzie słońce nie dociera. Też Wam zalecam robić rozdzielność majątkową i podział majątku, bo to będzie chroniło Wasz majątek. I tak dalej. Słuchajcie, mam kawkę. Piję kawkę sobie. Się odbija jak małe dziecko, ale to nic. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda Inhus. Potem może Wam pokażę, jak wykonuję telefony. Nie będę tego robił może profesjonalnie, bo nie jestem sprzedawcą, jestem
Kamilem, który wykonuje swoje czynności, który robi to w swoim własnym jakimś stylu. A jak się komuś to podoba, to fajnie. Każdy z Was powinien mieć swój styl sprzedaży, komunikacji. Każdy z Was powinien być sobą tak naprawdę. Nie udawajcie kogoś, kim nie jesteście. Ja od wielu lat już jestem sobą. Jeśli komuś się to nie podoba, to po prostu nie musi ze mną rozmawiać. A jeśli komuś się spodoba moja osobowość, mój charakter i chce ze mną robić, a jak widzicie, i Wam powiedziałem o tym, i to jest prawda, prowadzę z wieloma ludźmi wiele projektów i cenię sobie tych ludzi i myślę, że oni cenią sobie moją osobę. Zaczynam pokazywać Wam Inhusa. Więc słuchajcie, tak właśnie wygląda nasza platforma. Jest to tak jakby wersja taka strony demo, bo de facto to jest na razie taka strona informacyjna. Będziemy później chcieli po prostu już pod tym naszym adresem inhus.com mieć po prostu naszą platformę, która będzie wyglądała trochę inaczej. Ja zaraz Wam to pokażę. Na razie chciałbym powiedzieć tak, jeśli szukasz domu, mamy dwie takie opcje. Zbyt długo według mnie się otwiera. Dlaczego warto kupić dom w Inhus? Mamy tu odpowiedzi na nie. Szybki czas realizacji, wsparcie doradztwo, wsparcie w trakcie do gwarancji, mobilność domów i tak dalej. No startujemy tak jak widzicie 1 czerwca, co jest fajne. Wrócę do tego, jeśli jesteś producentem jednak, to masz opcję, żeby z nami nawiązać współpracę. I dlaczego miałbyś to zrobić? Więc pokrótce Wam powiem, o co chodzi. Zyskujesz więcej klientów, marketing zostaw nam. Materiały promocyjne, tu mamy 3D architektury, zdjęcia, nagranie dronem, wideo, vlogi, artykuły, no i tam jeszcze inne takie różne. Obsługa serwisowa, to jest coś, na co ja wpadłem. Słuchajcie, obsługa serwisowa i naprawcza, bo chciałbym, abyśmy w naszej platformie odciągali trochę, odciążali, że tak powiem, odciążali producentów serwisem gwarancyjnym tych domów. Co prawda nie jest ich dużo, z tego co wiem i się orientuję, ale uważam, że to znacznie łatwiej by nam też pomogło dotrzeć do tych klientów, bo w ten sposób obsługując ich dobrze z serwisami naprawczymi, tymi usterkami, to będziemy wtedy szybciej polecani metodą pantoflową. Zaraz Wam pokażę, jak jeszcze wygląda mockup, tak zwany. Jak widzicie, korzystamy z Teamsa. Kurczę, nie mogę znaleźć, słuchajcie. Nie mogę znaleźć tego mockupa. Nie wiem, czy moi wspólnicy się mogą na to obrazić, ale zobaczcie, jak to ma wyglądać mniej więcej ta nasza platforma. Tu będziemy mieli konfigurator. Będziemy mieli tak, domy modułowe, domy prefabrykowane, domy mobilne, na wodzie, biuro modułowe. Mniej więcej. Okej. Okay. No moja, to jest takie nasze informacje wewnętrzne, że coś się dzieje. Producenci. Więc my będzie można znaleźć producenta w określonym województwie albo w określonym miejscu z promieniu na przykład 5-10 km. Zaznaczę Wam, że chcemy się zajmować tylko domami modułowymi, prefabrykowanymi, pływającymi i tiny house. Popularne projekty, czyli najpopularniejsze projekty, które będą na naszej platformie, realizacje, blog, skonfiguruj swój własny dom. To jeszcze tam nie działa, ale tu oczywiście mamy, zobaczcie, zakres cen, tutaj rodzaj dachu będzie, rodzaj stelaża, czy drewniany, czy stalowy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak pokazuję Wam teraz, tak to będzie właśnie wyglądało. Słuchajcie, znalazłem taką firmę w tych innych artykułach, które czytałem, i to jest firma Plank, i chciałbym się zapytać o ten dom i od razu zapytać ich o opcję współpracy, czyli o współpracę z platformą Inhus. W swojej ofercie od Bristot. Dobra, wie Pan co? Jaki jest oczekiwany czas od momentu złożenia zamówienia na ten dom? A jaki jest oczekiwany czas inwestora? Nie, powiem, w czym rzecz, wie Pan co? Pod koniec tygodnia, w piątek będę wiedział, że mogę działać, będę miał zielone światło, będę miał na to fundusze, ale muszę przedstawić inwestorowi po prostu koszt i czas, jaki będzie potrzebny do tych realizacji. Nie ukrywam, że będziecie jedną z trzech firm, które bierzemy pod uwagę, dlatego mówiąc tak wprost, no chciałbym wiedzieć mniej więcej, jaki to jest czas u Państwa.
co? Naszej, po naszej, po naszej. Czyli wy robicie płytę fundamentową, tak? Tak. Jeżeli dajecie nam znak sygnału, że płyta fundamentowa jest gotowa, musimy odczekać 30 dni, bo to jest, znaczy tam 20-21 dni na czas wiązania betonu, bo to taki obligatoryjny czas jest. My w tym czasie przygotowujemy sobie konstrukcję tam, czyli produkujemy dom. No i proszę pana, około 30 dni potrzebujemy, około 30 dni potrzebujemy od zielonego światła na rozpoczęcie pracy. Proszę pana, mam do pana jeszcze inne pytanie. Mianowicie startujemy z takim startupem, platformą właśnie sprzedażową, marketplacem dla domów modułowych, pływających, jeżdżących tiny house i domów prefabrykowanych. I chciałbym się zapytać, czy ja mógłbym do państwa wysłać mailem najpierw taką krótką informację. Jeśli państwo wyrazicie zainteresowanie współpracy, to wtedy do was bym zadzwonił ponownie do pana i bym zaczął rozmawiać na temat tego, jak mogłaby wyglądać taka współpraca. Okej, okay. Wie pan co, ja jestem bardzo zainteresowany współpracą z wami w kontekście... Skąd pan jest? Elbląg. Elbląg, to nie, bo ja jutro gdzieś tam jadę w trasę, gdzieś tam po inwestora, po Polskę, ale kurczę, niestety nie Elbląg. Elbląg może przyszły tydzień. Dobra, panie Wiktorze, to ja... Super, a niech pan mi powie, a co by było, jakbyśmy znaleźli dla was klientów z zagranicy? Panie Wiktorze, dziękuję za rozmowę, nie będę panu zawracał więcej czasu. Jakby pan przyjeżdżał kiedyś przez Trójmiasto albo przez Elbląg, proszę o kontakt do mnie. Ja wtedy chciałbym się z panem spotkać i chwilę porozmawiać. Niech pana poznać, ja sobie zapiszę numer telefonu, bo nie usłyszałem. Kamil Józefowski, jestem, że tak powiem, prezesem tej platformy, która startuje 1 czerwca. No i ja za 5 minut panu wyślę informację na maila, także za 5 minut będzie pan miał wszystko na miejscu. Dobra, dziękuję panie Kamilu. Dziękuję, pozdrawiam. Do usłyszenia. I zapala się kontrolka. Współpraca, rynki zagraniczne, lokalnie. Dlaczego wspomniałem o tej lokalizacji pieszej? Ponieważ mam inwestora, który ma działkę, ma pieniądze, chce sprzedać działkę, a mógłby kupić dom za stówkę, czyli stówka działka, stówka dom i ten dom fizycznie potem sprzedać za 300 z działką. I w tym momencie zarabia nie stówkę na samej działce, ale zarabia stówkę plus połowa z wypracowanej marży, czyli 50 koła. A drugie 50 koło oczywiście dla mnie, dla mojego zespołu, czyli dla firmy Inhus, która będzie to wszystko realizowała. Co dokładnie? Znajdziemy fajny projekt dla tego naszego inwestora. Przygotujemy całą dokumentację. Zatrudnimy firmę, która wyleje ławę. A że pracowałem w branży budowlanej lat 10 czy 12, nawet może więcej, to znam się trochę na tym i też wiem, jak to zamknąć, nawet sprzedaż. Oprócz tego, że będzie to wszystko już stało, my już zaczniemy pracować nad marketingiem, nad reklamą, nad ogłoszeniami, nad rozmowami, nad proponowaniem, nad... i tak dalej, i tak dalej. Tyle, dzwonię dalej. Nie wiem, czy dobrze robię, pokazując wam treści maila, które piszę, ale mam to gdzieś. Jeśli nikt tak nie robił, to ja to robię. Myślę, że mogę się z tym z wami podzielić. Napisałem treść, co widzicie powyżej. Poszukujemy producentów domów modułowych, prefabrykowanych, pływających oraz mobilnych. Opisałem trochę, czym jest Inhus, jak zamierzamy to robić, po co, dla kogo i ile chcemy na tym zarabiać. Oczywiście w załącznikach, które są tam obok. Ja jestem człowiekiem, który bezpośrednio komunikuje się z osobami, z partnerami, ze wspólnikami i współpracownikami, więc ja tak działam i myślę, że tak już pozostanie. Cały czas mi to odpowiada. Jeśli komuś nie odpowiada, to trudno. Tu macie też adres strony, kontakt. Też do mnie jako osoby, która będzie w tym projekcie siedziała. Słuchajcie, wykonam zaraz kolejne telefony do kilku firm, mam ich raz jeszcze dwie. Pokazałem wam tylko jedną, ponieważ nie chcę was zanudzać, bo tamte kolejne rozmowy będą wyglądały podobnie. Jeśli wy natomiast chcecie się komunikować, dzwonić do kogoś, pytać. Kiedyś miałem takie obawy, że źle coś powiem, przeinaczę, zająkam się i tak dalej. Ale teraz nawet jak to zrobię, coś źle, to po prostu mam krótką odpowiedź na to. I co z tego? Idziesz dalej, robisz swoje, nie przejmujesz się takimi pierdołami, bo są takie pierdoły, którymi się nie warto przejmować. Więc zalecam wam, jeśli wy realizujecie jakieś projekty, jeśli chcecie się z kimś komunikować, róbcie to otwarcie, nie blokujcie się wewnętrznie, po prostu just do it i tyle. Więc idę dalej dzwonić, a jeszcze miałem co zrobić? A, miałem zrobić jeszcze ten biznesplan, nie zrobię tego, bo przegadałem ze wspólnikami ponad 1,5 godziny, a mógłbym to poświęcić, ale wrócę do tego, bo analizowałem rynek. Słuchajcie, mam dla was takiego małego newsa. W 2018 roku
Polska jako kraj Polska jako kraj eksportowała poza granicę kraju, głównie na Niemcy, na Skandynawię, domy modułowe o wartości, uwaga, 296 milionów USD, dolarów, co daje nam ponad miliard złotych sprzedaży. To jest według mnie coś, nad czym warto się skupić i coś, nad czym warto zarobić w przyszłości. Trend domów modułowych, pływających, mobilność, minimalizm, to są te rzeczy, które ludzie będą chcieli mieć. Online, zakup przez online, to też coś, co ludzie już robią, ale nie robią tego jeszcze z domami. Co jeszcze? Czas, słuchajcie, ludzie nie chcą teraz czekać, budować, murować domy. Znaczy, część jeszcze to robi. Ja jak miałbym teraz kupować dom, a zamierzam sobie kupić za lat kilka dom jeszcze, to chciałbym, żeby on powstał w ciągu pół roku maksymalnie, czyli zakup działki ze wprowadzeniem się do domu musi potrwać nie dłużej niż 6 miesięcy. Dzięki Wam za uwagę, mam nadzieję, że wartość jakąś wniosłem w tym vlogu. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam Was do komentowania. Dajcie mi jakiś feedback, powiedzcie, czy robię coś źle, albo czy chcecie mieć jakieś inne treści, albo czym możecie się podzielić, jak jest to u Was, bo naprawdę jestem ciekawy, jak Wy to robicie, bo im więcej wiedzy, doświadczenia od Was, tym lepiej dla Was i dla mnie. Tak? Możemy się uczyć od siebie nawzajem. Hej! A jeszcze tu Wam pokażę, o co chodzi tak naprawdę, jak sobie pracuję. Więc zobaczcie, tu macie ten pomysł, o którym Wam wspomniałem, wynajmomagazyn.pl. Ja go planuję, rozpisuję sobie w jakiś go sposób i tak to wtedy wygląda. Przechodzę od miejsca A na miejsce B. Tyle, raz jeszcze dzięki Wam za uwagę i do usłyszenia w następnym vlogu. Moi drodzy, powoli będę kończył, bo muszę pracować dalej. Więc tak mniej więcej pracuję. Dzisiaj miałem pracować w Kubik Office, ale tam ktoś u nas wynajmuje biuro, gdzie jest dosyć głośno. I wiem już teraz, następne biuro coworkingowe, jakie będę robił, to będę robił z niezależnymi pomieszczeniami. W tej chwili mamy podzielone pomieszczenia. Część górna jest odsłonięta, więc jak rozmawiasz albo jak coś, to wszystko słychać. A tam jest taki gościu, który krzyczy wręcz, a jak gada. I więc postanowiłem, że przyjdę do domu dzisiaj. No i ja sobie tak, jak widzicie, pracuję. Kawka, kubek wody, laptopik, tablecik, coś szukamy, dzwonimy. Tak się pracuje. Dzięki Wam za uwagę. Do następnego razu i mam nadzieję, że będziemy się widzieć częściej niż ostatnio. Zapraszam Was do komentowania i do robienia, realizowania swoich projektów. Hej!